Cześć, tu Aga z Piska del Mundo. Dziś będzie o siorbaniu, o dżdżownicach w kawie, o krwi w kieliszku, kiszonej benzynie i zaskakujących machinkach. Nie możecie tego przegapić. Czasem pytacie nas, skąd wiemy, jaką kawę kupić. Zwłaszcza gdy przybywa ona do nas prosto od rolników, a nie jak w sumie chyba w większości polskich palarni z magazynu jakiegoś większego importera w Hamburgu. Który to importer tę kawę sprawdził przed Wami. Kluczem do wszystkiego jest cupping. Cupping, czyli najprościej mówiąc testowanie kawy. Czasem mówi się o nim degustacja, ale moim zdaniem to słowo nie do końca tutaj pasuje. Cupping łączy ze sobą dwie z najfajniejszych rzeczy w życiu. Czyli po pierwsze kawę, a po drugie to, że można legalnie siorbać. Kawę podczas cuppingu siorbie się zamiast zwyczajnego kulturalnego picia, aby lepiej wyczuwać jej aromaty i smaki. O tym, jak to się dzieje i w ogóle jak taki cupping robić krok po kroku, powie Wam w osobnym odcinku Janek. Będziecie też mogli sami pobawić się w domu. Natomiast ja pokażę Wam, jak testowana jest nasza kawa na takich konkretnych przykładach, a przy okazji poznacie naszych znajomych z kooperatyw Ecovrae, Satipo i Kunavir. Przekonacie się też, ile razy ktoś próbował Waszą kawę przed Wami. Znaczy, nie tę samą. Jeśli rolnik jest w kooperatywie, czyli w spółdzielni, a tak jest w przypadku wszystkich rolników, z którymi my współpracujemy, to pierwszą selekcję przeprowadza się już w momencie, gdy kawę zwozi się do magazynu. Oczywiście nie w każdej kooperatywie tak jest. Czasem dzieje się tak, że w niektórych wszystkie ziarna miesza się razem, co w żaden sposób nie jest zachętą do dbania o jakość dla tych, którzy uprawiają ponadprzeciętną kawę. W Ecovrae worki podpisuje się imieniem i nazwiskiem, więc dokładnie wiadomo, która kawa jest od kogo. Ta kawa tutaj jest od Wiktora, ta jest od Ignacio, a ten worek jest od Gerardo. A Gerardo to ten miły pan, z którym właśnie poznaje tajniki doskonałego suszenia kawy. Gdy kawa dotrze do magazynu, jest testowana przez kilka osób niezależnie. Niezależnie to znaczy, że one nie znają wzajemnie swoich ocen. Są to osoby związane z kooperatywą lub zewnętrzne. Wspaniałym zjawiskiem jest to, że coraz więcej młodych ludzi w krajach, w których uprawia się kawę, szkoli się, przechodzi różne kursy sensoryki i jest w stanie ocenić kawę na miejscu. Bo dzięki temu kooperatywa jest jeszcze bardziej niezależna i po prostu wie, co sprzedaje. En este laboratorio es un laboratorio certificado por el SCA para un laboratorio de enseñanza. La idea es formar catadores, ¿no? Esa principal función y otra también de garantizar la calidad del café Villarrica como denominación de origen. Sobre todo, como le digo, garantizar la calidad del café Villarrica, que se comercialice como nombre Villarrica. Y apoyar a los productores a que ellos conozcan también la calidad de su café y si tienen buena calidad de café, pues ellos puedan comercializar su café con mejores precios y si no tienen calidad, pues también poder mejorar en campo, ¿no? Ahora, como podrás ver, ahorita hay una serie de estudiantes que están desarrollando un curso de catadores, están formándose como catadores. Esto es parte de un proyecto que está siendo financiado por Usaí, que lo ejecuta la central de productores Yanesha como la ONG Amazonas y la central Café y Cacao del Perú. ¿Y quiénes son Yanesha? Son productores de aquí de Villarrica de una etnia nativa. ¿Una comunidad nativa? Ah, sí, son de varias comunidades nativas, de varios lugares, pero todos de Villarrica, ¿no? La zona de influencia de Villarrica. ¿Y quién son estos jóvenes? Son hijos de productores cafetaleros llanos. ¿Quieren continuar la tradición en la familia para producir café? Así es, y qué mejor que ellos mismos puedan conocer la calidad del café. Vamos a lanzar nuevos programas, pero para el próximo año, porque este año ya estamos trabajando con la central Yanesha, con estos jóvenes, ¿no? Que van a seguir una secuencia. Como proyecto de denominación de origen tenemos programado hacer, formar catadores, pero formar baristas para este año está dentro de nuestro proyecto. Así es, vamos a formar baristas y ya el próximo año estaremos lanzando los cursos ya a nivel nacional, ¿no? ¿Cuántos años ustedes tienen este laboratorio? ¿Cuántos años? Este laboratorio se ha inaugurado en el 2011. O sea, para ejecutar el proyecto que teníamos de formar catadores como el proyecto de denominación. Entonces, de ¿hay jóvenes que tienen un certificado ahora? Ahorita sí, tenemos 13 catadores ya formados como catadores Q-graders. ¿Y producen? Sí, son hijos de productores, son productores. Poza tym, jeśli cupping staje się elementem Twojego codziennego dnia, to każdego dnia po prostu jesteś w tym coraz lepszy. No a jeśli zaczynasz mając 5 lat i testujesz kawę zaraz po odrobieniu lekcji na stosie worków z kawą, to za kilka lat klękajcie narody. Rapidito, rapidito, sí, comencime, rapidito. To jest córeczka Jovanny, która w Ecovrae odpowiada między innymi właśnie za ocenę kawy. Znaczy Jovanna odpowiada, córeczka jeszcze nie. Gerardo. Gerardo, eso es lo que has traído de tu Insta. Lo que has traído en una bolsita. Ajá. Ah, bueno. Eso es. Ah, sí, está bien. ¿Esto quién es? Esto es el celote de ella. Eso es mi papá. Ah, sí. El de esto no me gustó. No, no pasa. Es mi socio, pero no pasa. Gdy robiliśmy ten cupping, który oglądacie, do kooperatywy zgłosiło się kilku rolników z innej spółdzielni z prośbą, aby przetestować ich kawę, bo sami nie potrafili tego zrobić. Esto también no pasó nada. Sí, la de tres de Jimmy. Esto sí está bueno. Tenía que ser. Sí, sí, sí. Es el elote de allá. De allá, de los tres sacos. Ah. O el de allá, de allá. El de... Este es el... ¿Del blend que hemos hecho? El blend. Ya, ¿cuál es el blend? Este. Tak wygląda przykładowy ranking kawy po tych pierwszych testach. Jest w nim napisane, od kogo jest kawa, jaka odmiana, region, jaka wilgotność, no i oczywiście ocena. O tej punktacji, która jest tu stosowana, opowiemy Wam innym razem. Dlatego gdy my testujemy i wybieramy kawę, i to bez względu na to, czy to się dzieje tam na miejscu, czy też z przesłanych do Polski próbek, to nie próbujemy już 378 próbek od 378 rolników, no tylko tak mniej więcej 5-10. Tego dnia zdecydowanie wygrał senior Wiktor i senior Ignacio. Ale ponieważ okazało się, że Wiktor wyprodukował tego roku jedynie 10 worków, a my potrzebowaliśmy 40, to kupiliśmy również kawę od Gerardo i od Jorge. No i teraz tak, wiadomo już, że pan X i pan Y mają znakomitą kawę. Ale co to oznacza dla nich? Ano to, że dostaną za tę kawę więcej pieniędzy, czyli mamy tu taką sytuację win-win. Ale zastanawiacie się pewnie, jak to możliwe, że my tu sobie tę kawę popijamy w kawowym magazynie, skoro rolnicy przywieźli ją do magazynu, nie tylko zieloną, czyli surową, ale w tej takiej delikatnej otoczce, czyli pergamino. Otóż w tych spółdzielniach, w których testuje się kawę na miejscu, zawsze na wyposażeniu jest taka mini łuskarka i mini palarka. O, taką ma Ecovrae, a taką super nową w ramach jednego z ostatnich projektów zakupiła sobie spółdzielnia Kunavir. W nich łuska się kawę, taką małą porcję, którą potem się pali i mieli tylko tyle, ile potrzeba do testów. To jest taki pierwszy rodzaj cuppingów, który daje nam informację o tym, jakie ziarno wybrać. Potem jak kawa jest już w Polsce, czeka nas kolejna seria siorbań. Zwykle osobno w palarni, a potem osobno u nas w biurze. Czasem robimy to w wąskim gronie, a czasem z zaproszonymi gośćmi. Wtedy zapada decyzja o tym, jak daną kawę chcemy wypalić. Tu ogromne znaczenie ma doświadczenie roastera, ponieważ to on pierwszy proponuje, co z tym ziarnem zrobić. A wierz mi, można zrobić wszystko. Niecały rok temu rozesłaliśmy próbki naszej kawy po kilku polskich palarniach i różnice były naprawdę ogromne. To jest zatem trochę inny cupping niż ten pierwszy, bo tu testujemy właściwie tę samą kawę, ale dobieramy do niej palenie. Są jeszcze inne cuppingi, na przykład taki wręcz sportowy, gdy musimy bardzo szybko i bezbłędnie rozpoznać różnego rodzaju zapachy. I ostatni, najfajniejszy, to taki fun cupping, czyli taki, który odbywa się właściwie niemal wyłącznie po to, żeby się kawą bawić, cieszyć i uczyć. Na taki cupping czasem zapraszamy Was do nas, na taki cupping możecie wpaść do jakiejś zaprzyjaźnionej kawiarni czy palarni. Jest tego teraz naprawdę dużo. Oczywiście cupping to też spotkanie, taki pewniak, gdy w kawowym świecie mają miejsce jakieś super ważne odwiedziny. Więc wiecie, Aga w Satipo – cupping, Hardy i Maria Wobornika Śląskich – cupping, my u Noego – cupping, Noe u nas – cupping. U nas też do cuppingów zaangażowane jest młode pokolenie i w jego ocenie kawa wyszła trochę gorzka, trochę kwaśna i trochę dziwna. Smaku dziwnego na kole smaków SCAA nie widziałam, ale to jest pewnie kwestia czasu. To, co jest ważne w takim cuppingu, to, że naprawdę można startować od zera i traktować bez jakiejś spiny jako świetną zabawę. Mówiąc od zera, mam na myśli to, że gdy wąchając i smakując kawę nie wyczuwasz niczego z tych pyszności, o których wspominają inni, to się nie martw. Przyznaj, że czasem one są trochę wydumane, prawda? Zatem próbuj, smakuj, wąchaj, ale też słuchaj innych, nie bój się tego, bo często zdarza się, że wyczuwamy jakiś smak czy zapach, ale zwyczajnie nie umiemy go nazwać. Potrzebujemy kogoś, kto nam to zasugeruje czy podpowie. Czy kawy można się nauczyć? No pewnie, że można. Mówię to z przekonaniem, bo choć sprzedajemy kawę od ponad 15 lat, to pierwsze 5 to było błądzenie we mgle, a kolejne 10 to intensywna nauka. I końca nie widać, bo w tym procesie końca po prostu nie ma. Nawet super, hiperkawowy mistrz galaktyki może się po prostu rozwijać. Mówiąc, że kawy można się nauczyć, mówię to również z ogromną nadzieją, bo nie wiem, kiedy oglądacie ten film, ale nagrywamy go w marcu 2021 roku. Ja jestem już 5 miesięcy po zachorowaniu na COVID, a mój zmysł powonienia nadal jest na wakacjach. I z jednej strony jestem trochę przerażona, to taka może trochę prywata będzie, bo mam poczucie, że po prostu gdzieś straciłam te 10 lat uczenia się. Ale z drugiej strony jest to dla mnie naprawdę niezmiernie i niezmiennie fascynujące. Bo wiecie, gdy Janek robi kawę do testu, to ja czuję dżdżownice kalifornijskie, które mamy tam w kompostowniku biurowym. Pada śnieg, a ja czuję coś, co na własne potrzeby nazwałam kiszoną benzyną. Piję wino i czuję słodki smak krwi. Natomiast kilka dni temu w drodze do pracy z radością stwierdziłam, że czuję wreszcie taki przyjemny zapach mafinek. Moja radość trwała do momentu, gdy zorientowałam się, że jadę na rowerze za śmieciarką. Jeśli więc szukając aromatu moreli w kawie martwisz się, że nic tam nie czujesz, to pocieszam Cię, przynajmniej nic tam nie czujesz. Bo to właśnie znaczy, że startujesz z tego poziomu 0 i wszystko przed Tobą. Ja startuję z poziomu -20, więc trzymaj za mnie kciuki. Do zobaczenia, pamiętaj o subskrypcji, dzwoneczku i takich tam. Zapraszamy w podróż do źródeł smaku.